Witamy w Energy Gaz Polska. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania odnośnie zbiorników. Pytania, które piszecie w komentarzach, często prosimy o te pytania, dlatego dzisiaj specjalny film właśnie o zbiornikach. Jakie zbiorniki można montować w autach? W autach można montować generalnie dwa rodzaje zbiorników. Są to zbiorniki toroidalne, które są w kształcie jakby koła zapasowego. Są to zbiorniki przeznaczone do montażu właśnie we wnękę na koło zapasowe. I tutaj mamy też dwa rodzaje. Są to zbiorniki wewnętrzne, montowane do środka auta. Jeżeli producent samochodu przewidział wnękę w bagażniku, to wtedy montujemy zbiornik wewnętrzny. Jeżeli koło zapasowe jest od spodu podwieszone, to wtedy zbiornik również montujemy podwieszony. Drugim rodzajem zbiorników są zbiorniki w kształcie walca. Są to zbiorniki najczęściej sporo większe niż toroidalne. Generalnie większe pojemności można uzyskać, o tak może, stosując właśnie zbiorniki w kształcie walca. Ile maksymalnie zbiorników można założyć do auta? Generalnie nie ma jakichś ograniczeń, ile można założyć zbiorników. Tutaj jedynym ograniczeniem jest po prostu miejsce na te zbiorniki. No i jak sobie klient życzy, jeżeli będzie chciał założyć sobie 2-3 zbiorniki, to nie ma też problemu z tym, można to założyć. Także tak to nie ma. Generalnie tutaj od strony technicznej nie ma jakichś ograniczeń. Jaka jest maksymalna pojemność pojedynczego zbiornika LPG? Maksymalna pojemność pojedynczego zbiornika LPG to będzie gdzieś, no to znaczy to mniej więcej tak 170 litrów to zbiornik, który największy montowałem. Może coś tam występuje większego na zamówienie, ale to już jest bardzo rzadko stosowane. Jakie auta są najcięższe do montażu zbiorników i co trzeba zmieniać? Generalnie do montażu zbiorników najcięższe są auta, gdzie trzeba przed montażem zbiornika sobie to miejsce na ten zbiornik wygospodarować, czyli najpierw trzeba zastosować jakieś przeróbki typu przeróbka podłogi, jeżeli na przykład w samochodzie nie występuje miejsce na koło zapasowe, lub przenosić akumulator, który często jest też we wnęce, bo na przykład nie ma koła zapasowego, tylko jest zestaw naprawczy i akumulator jest wtedy często też włożony we wnękę na koło zapasowe w bagażniku. Wtedy trzeba też go przenieść, jakieś miejsce na ten akumulator znaleźć, także to wtedy trochę więcej jest pracy, trochę więcej trudności z tym. Czy zbiorniki są bezpieczne? Zbiorniki są jak najbardziej bezpieczne. Zbiorniki są poddawane szeregowi prób i testów właśnie na wytrzymałość, na ciśnienie. Także to spokojnie, bez żadnych problemów. Nie ma żadnego tutaj zagrożenia. Również w wielozaworze, który jest przykręcany do zbiornika, jest również szereg zabezpieczeń, jest zawór ciśnieniowy, są zabezpieczenia, także nie ma tutaj najmniejszych obaw, jeżeli chodzi o jakieś bezpieczeństwo. Czy zawsze zbiornik musi być w kole? Od czego zależy miejsce montażu zbiornika? Wyznacza producent, montażysta czy kto? Generalnie zbiornik nie musi być zawsze w kole, w miejscu na koło zapasowe. Można zastosować właśnie, tak jak mówiłem, zbiornik w kształcie walca. Generalnie były też samochody, w których montowaliśmy samochody toroidalne przeznaczone do właśnie we wnękę na koło zapasowe. Był on położony wtedy na podłodze w bagażniku, także ze względu na to, że jest bardziej płaski niż na przykład zbiornik w kształcie walca, i można na nim jeszcze położyć jakieś bagaże. Od czego zależy miejsce montażu zbiornika? Wyznacza producent, montażysta czy kto? Miejsce montażu zbiornika jest ustalane generalnie przy odbiorze auta na montaż. Jest to konsultowane z właścicielem auta, czy życzy sobie zbiornik o większej pojemności, czy mniejszej, czy ewentualnie ma zbiornik podnosić podłogę, czy też życzy sobie klient, żeby było na płasko w miarę możliwości oczywiście technicznych. Także jest to wszystko ustalane w dniu odbioru na montaż i oczywiście z klientem ustalane. Jeżeli macie jakieś pytania w związku ze zbiornikami lub jakimkolwiek innym tematem związanym z instalacjami gazowymi, to zadawajcie je w komentarzach pod filmem.
spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, czy to bezpośrednio w komentarzach, czy zrobimy specjalny materiał. Także dawajcie znać, co Was interesuje tutaj z tej tematyki. Zapraszamy również do subskrybowania i lajkowania naszych filmów, naszego kanału na YouTubie, na Facebooku. Także dzięki bardzo za uwagę. Zapraszamy do Energy Gaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych i do zobaczenia w następnych filmach.